Prace prowadzone będą od skrzyżowania z ulicą Paderewskiego do zlikwidowanego przejazdu kolejowego. Dalej ulica biegnie w kierunku Pomorskiej, ale ten odcinek nie zostanie objęty pracami. Na remontowanym odcinku pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa jezdni, nowy będzie także chodnik po jednej stronie. Najpierw jednak na nowo. Wybudowana tam zostanie kanalizacja deszczowa. Na koniec zamontowane zostanie oświetlenie. Wrocławska jest bowiem jedną z nielicznych dróg publicznych w mieście, gdzie nie ma jeszcze lamp ulicznych. Prace, pierwsze w tak dużym zakresie od kilkudziesięciu lat, potrwają tam do połowy przyszłego roku. Kosztować będą około 1,5 mln zł. Pieniądze pochodzić będą z budżetu miasta, z gminnego programu rewitalizacji.